Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom headshot meleksem z turbosprężarkowym refleksem. Patryk Rojo-Rojewski, Roy Playing Games. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie przy okazji pierwszego materiału poglądowego typu gameplay z najnowszego dziecka studia Piranha Bytes, czyli Alex. Moi drodzy, zanim zaczniemy prezentację poprzedzoną pierwszymi wrażeniami, pragnę was zaprosić, pragnę was odwołać do materiału z wczoraj, który przygotowałem dla was wraz z Grimbem, który jakby jest pewną formą podsumowania dokonań wspomnianego źródła, przepraszam, studia. Materiał dedykowany wszystkim osobom lubującym się w grach Piranha Bytes z naciskiem na magię oraz to, od czego wszystko to się zaczęło, czyli naszego kochanego Gotika. Moi drodzy, w sumie, jak głosi tytuł, mamy do czynienia z tak zwanym paradoksem Alexa, który to paradoks można spokojnie odwołać do całkowitego dorobku Piranii. Mianowicie, gra jest toporna, gra jest siermiężna. Walka, czy to w zwarciu, czy na dystans, potrafi być niesamowicie niesatysfakcjonująca. Dialogi, podobnie jak animacje, drewniane, często bezsensowne. Zdarzają się głupie błędy. A mimo wszystko gra się fantastycznie. Dlaczego gra się fantastycznie? Przez wzgląd na potężny wachlarz elementów konstruujących odczuwalny klimat Gotika przy wykorzystaniu klasycznych mechanizmów, które z jednej strony przywołują fantastyczne wspomnienia. Można się poczuć ponownie młodym chłopcem, który obcował z pierwszym Gotikiem. Z drugiej jednak strony może bić w oczy brak postępu technologicznego wielu aspektów, wielu części składowych wspomnianego programu. Niemniej jednak po raz kolejny Piraniom udało się zrobić to, w czym są w moim odczuciu mistrzami, czyli skonstruować bardzo przekonujący, bardzo intrygujący świat, będący, uważam, fajnie zrealizowaną hybrydą kilku innych światów, albowiem mamy tutaj połączenie z całym dobrodziejstwem inwentarza Mass Effecta, Fallouta i klasycznego Gotika. Wszystkie te światy przenikają się, albowiem powstały na wskutek uderzenia meteorytu zawierającego tytułowy Alex w krainę Magalan. Każda frakcja, czy to banici, czy to berserkowie, czy to klerycy, starają się radzić sobie z tym problemem na swój własny sposób. Tak jak berserkowie używają Alexu do rzucania zaklęć, banici wykorzystują go jako narkotyk uwalniający umysły, tak dla kleryków Alex jest siłą napędową technologicznego postępu. Czyli mamy klasyczny motyw ugrupowań nacji o swojej własnej hierarchii, o swojej własnej ideologii. Plus kolejny fantastyczny aspekt to szeroko rozumiana eksploracja, która jest ułatwiana i urozmaicana plecakiem odrzutowym. To jest absolutne mistrzostwo świata. Trzeba się mieć jednak na baczności, albowiem poziom trudności nigdy w grach tego studia nie był tak wysoki. Jednak jest to pewna magia, która po raz kolejny przypomina pierwszego Gotika, gdzie pierwszy większy stwór był zaporą nie do przejścia, taką tymczasową, niewidzialną ścianą, gdzie naprawdę musieliśmy niesamowicie się przygotować, żeby go pokonać. Moi drodzy, teraz odpalę wam intro, byście mieli ogólny zarys fabularny. Następnie przejdziemy sobie do opisania kilka różnych aspektów zabawy w oparciu o zapisy gry, które pod tym kątem dla was przygotowałem. Magalan. Dom wielomilionowej cywilizacji. Uderzenie komety zmieniło wszystko. Trzęsienia ziemi zniszczyły miasta, po powierzchni planety przetoczyła się ognista burza.
Magalan pogrążył się w ciemności, a ci, którzy przetrwali, ujrzeli zupełnie inną rzeczywistość. Wśród walczących na ruinach Starego Świata zawiązały się nowe frakcje. Berserkowie, klerycy, banici. Każda z własną wizją przyszłości. Rywalizacja o resztki z dawnego świata nie była jedynym, co je poróżniło. Kometa przyniosła ze sobą coś jeszcze. Elex. Substancję wcześniej nieznaną na Magalanie. Zdolną napędzać technologię, stymulować ewolucję gatunków, dającą nowe możliwości tym, którzy zapragną ją kontrolować. Dla kleryków Elex jest siłą napędową technologicznego postępu. Dla banitów narkotykiem wyzwalającym umysły. A berserkowie używają go do rzucania zaklęć. Oczarowani nowym źródłem mocy ludzie zaczynają go jeść. Dla większości kończy się to uzależnieniem, wyczerpaniem, a wreszcie przemianą w krwiożercze mutanty. Są jednak i tacy, którym udaje się zapanować nad uzależnieniem. W zamian za wyzbycie się emocji zyskają siłę, odporność i ponadprzeciętną koncentrację. Ci ludzie nazywają siebie Albami. Pozornie niezwyciężeni Albowie wypowiadają wojnę wszystkim, którzy stają im na drodze do celu, jakim jest zgromadzenie całego Eleksu. Atakują z twierdzy zwanej Lodowym Pałacem i ze zmarzniętych terenów ojczystego Ksakoru, terroryzując pozostałe frakcje. Podczas gdy Albowie przygotowują się do ostatecznej rozgrywki, jeden z nich, Jax, ceniony dowódca, zostaje wysłany na samodzielną misję. Ten wybraniec ma odmienić losy Magalana. Moi drodzy, klasyczny tryb dnia i nocy, zmienne warunki pogodowe, które są w stanie podkreślić zróżnicowanie terenu, bogate w różne, powiedzmy, elementy, aspekty, części składowe konstrukcji danej lokacji, nawiązujące do konkretnego uniwersum. Tak jak wcześniej wspomniałem, znajdą tu coś miłośnicy science fiction, fantasy, jak i serdecznego, mojego ukochanego postapo. O tyle, o ile, powiedzmy, dubbing potrafi ująć, potrafi być fajny. U4? Tak. Rozpisanie dialogów. Miałeś ze mną zostać. Jest kwestią bardzo umowną. Dużo dialogów jest zbędnych, są bez sensu, nie są konsekwentne. I potrafią troszeczkę nadszarpnąć tą szeroko rozumianą imersję. I znaleźli cię berserkowie? Masz szczęście, że cię nie rozmontowali dla Eleksu. Możesz iść ze mną? Błąd systemu. Awaria. Awaria. Błąd systemu. Określ błąd systemu. Analiza. Niewielkie uszkodzenia systemów głównych. System obronny. Możesz... Analiza. Ta. Raport dotyczący statusu ostatniej misji. Misji jest główny. Mnóstwo. Zlokalizowanie i zabezpieczenie Toralda, zwanego Pielgrzymem. I odnoszą się one... Odmowa. I odnoszą się one do świata, który jest półtora raza większy niż ten znany nam z trzeciej odsłony Gotika. Dlaczego opuściłeś miejsce wypadku? Ta jednostka była wyłączona przez 1043 sekundy. Po dojściu do siebie, moje błąd... Analiza. I to, co udało mi się odnotować, powiedzmy, charakter rozmowy, konstrukcja dialogów, stricte odnosi się do takich klasycznych elementów związanych z danym uniwersum. Jeśli jest to science fiction, to mamy różne wszczepy, implanty, zaawansowaną technologię, mepy, mechy. Jeśli chodzi o postapo, to klasyczne przetrwanie, scavenging, lutowanie, bronie, powiedzmy, takiego warsztatowego użytku, domowej konstrukcji, o bardziej taki homemade, jak się to mówi. Z kolei berserkowie to, powiedzmy, właśnie taki klasyczny gothic, klasyczny Skyrim, czyli miecz, łuk,
zamiłowanie do natury w odniesieniu do jej odbudowy, co kontrastuje niesamowicie z pustynnymi terenami, powiedzmy, Banitów. Tak jak mówię, no każdy, powiedzmy, ten Eleks wykorzystuje na swój własny sposób. Klasyczny Kilow został zastąpiony przez właśnie młot pneumatyczny. Analiza. Proszę bardzo. Błąd systemu. To jest klasyczny widok. Spanie, oranie, handel, rozmowa. Fantastyczna sprawa. Moi drodzy, lecimy dalej z kolejnym aspektem. Przejdźmy sobie teraz do systemu rozwoju postaci, który bezpośrednio odwołuje się do klasycznego motywu trenerów uczących nas kolejnych umiejętności dzięki odblokowaniu tej umiejętności pod naukę za pomocą oczywiście punktów przyporządkowanych do konkretnej, powiązanej z tą umiejętnością, z konkretną zdolnością cechy atrybutu. I tak, odpalamy sobie nasz komputerek pokładowy, który jest jakby jawnym odwołaniem do Pip-Boya z serii Fallout. Tutaj mamy całą właśnie krainę Magalan, o zróżnicowanej, powiedzmy, konstrukcji terenu, topografii. Mamy tereny stricte pustynne, Fallout, Banici, stricte zalesione, no to oczywiście Skyrim, Gothic, Berserkowie. Mamy tereny zimowe, to tu z kolei zaawansowana technologia kleryków. A w tym wszystkim albowie, do których nie możemy się przyłączyć, bo to są główni antagoniści. I tak. Jeśli chodzi o system rozwoju postaci, mamy tutaj atrybuty główne, które bezpośrednio wpływają na umiejętności podzielone na walkę, przetrwanie, rzemiosło, postać, a także trzy drzewka zorientowane na konkretne ugrupowanie. Berserków, banitów i oczywiście kleryków. Ekwipunek podzielony jest oczywiście na elementy związane z bronią jednoręczną, dwuręczną, bronią palną, bronią ciężką, oczywiście magią i oczywiście odpowiednią amunicją, albowiem tu mamy nowum. Konkretne bronie mogą mieć różne systemy działania, a także można w nie wmontować różnorodną amunicję. Tego typu mini rozbudowanie bardzo cieszy. Pancerz, kwestia wiadoma. Przedmioty. Jest to dosyć fajnie zobrazowane, jednak za pomocą takiej, mam wrażenie, trochę brzydkiej nakładki. Ten HUD przypomina mi troszeczkę takie słabe gry mobilne. Podobny dramat związany jest z minimapką. To jest najbrzydsza minimapka, jaką w życiu widziałem. Szczerze, już mogłoby jej nie być i moglibyśmy się bawić w oparciu o intuicję znaną z pierwszych gotików. Cieszy to, że jeśli chodzi właśnie o miasta, wioski, mieściny, większe metropolie, znów mamy ten fantastyczny aspekt, że to wszystko żyje. Troszeczkę taki motyw z serialu Westworld, że każdy ten NPC został zaprogramowany, żeby zrobić nam temat, zafundować nam zabawę, skonstruować nam taką imersję, że będziemy czuć się częścią danego community. I zostało to bardzo fajnie zrealizowane w myśl tego, że ktoś z kimś handluje, ktoś z kim się kłóci, ktoś coś naprawia. Lecimy dalej. Moi drodzy, exploring nocą. I zawsze mi się podobały właśnie takie hybrydowe tematy, zaraz to sobie zobaczycie, gdzie idę sobie przez las i nagle, powiedzmy, są jakieś rozwalone konstrukcje odwołujące się w myśl samej gry do tak zwanego starego świata, czyli świata naszego współczesnego świata, jaki znamy my. Co tu robisz? Odejdź stąd. Ulepszone też zostały misje pod kątem dylematów moralnych, które delikatnie nawiązują do różnych skali szarości odwołujących się do naszego rodzimego Wieśka 3. I to mi się podoba, bo w tym momencie stajemy przed wyborem, to nie jest żaden spoiler, czy
odzyskamy Eleks od gościa, który uciekł z obozu i przekażemy go osobie, która nam zleciła to zadanie, albo pozwolimy zatrzymać ten Eleks kolesiowi, który za jego pomocą stara się uleczyć swojego brata, który wskutek przedawkowania Eleksu zamienił się w zombie. To ty jesteś, Kral. Strażnik ze świątyni mamy. Tak. Szukam. I tak od razu go posłuchałeś? Proszę bardzo. Oczywiście w zależności od poziomu konkretnego aspektu, i to nie zawsze odnosi się do klasycznej charyzmy, jesteśmy w stanie wpłynąć po prostu na naszego rozmówcę na różne sposoby. Zabrałeś Eleks ze świątyni. Kto tak twierdzi? Wiesz, ile kosztuje Eleks? Wiele osób chce go ukraść. Dlaczego ukradł? Co ci do... Nie widzi... Powiedz mi, co się stało. Może cię nie wydam. Nie mogę mieć takiej pewności. Nie możesz. Ale jeśli nie wrócę do Goliet, dowiedzą się, że tu jesteś. Nie masz wyboru. Na to wygląda. Możesz potraktować to jako szansę, by się z tego wyplątać. Decyduj. Skąd wiesz, że jest cokolwiek, co trzeba wyjaśniać? Eleks jest dużo wart. Wziąłem go sprzed... Gdybyś to zrobił, raczej byś się tu nie ukrywał. Dalej. Dlaczego? Nie. Widziałeś? Nie. To mój brat, Grimar. Chcieli go wrzucić... Nie wiem, jeśli... Ja to przyspieszę, bo mniej więcej wiecie. I tak, możemy go zmobilizować do tego, żeby zakończył jego cierpienia, dopytać o sam temat, zabrać mu Eleks, odkupić od niego Eleks. Mamy mnóstwo różnych opcji, zatrzymaj, żeby Eleks zatrzymał. Dziękuję. Nie zamierzam. Powiem, że... Śmierć powinna rozwiązać tę sprawę. Trupa Może, jeśli kiedyś wrócę... Mam nadzieję, że wrócę do Goliet. To takie uderzenie, gdy zdobywamy punkty doświadczenia, bardzo przypomina mi właśnie Fallouta. I bardzo często dochodzi do sytuacji, w której na przykład... Jestem ciekaw, czy tutaj będę miał szansę wam to zaprezentować. Nie mamy pochodni, mamy racę. O, i proszę bardzo. Mamy tutaj na przykład antytoksynę. Zaaplikujmy ją sobie. Ustawmy ją sobie, nie wiem, tutaj pod szósteczką. Okej. Czy ja sobie ją zaaplikowałem, bo nie widzę, żebym to zrobił. Dobra. I w tym momencie możemy się postarać. O. Możemy zejść niżej i na przykład ostro przylucić. I wracamy. Ten proces można, powiedzmy, powtórzyć kilka razy, albo możemy wykupić specjalną umiejętność, która zwiększa naszą odporność właśnie na te niesprzyjające warunki. Na tej zasadzie. Lecimy dalej. Moi drodzy, eksploracja. Jak wcześniej wspomniałem, nasz plecak odrzutowy jest w stanie nam ten aspekt niesamowicie ułatwić. System teleporterów, tak? Rozsiany po całej krainie. Rzecz bardzo wygodna. I jak wcześniej wspomniałem, plecaczek. Gdzieś możemy się dostać. Niektóre elementy, miejsca zawierające bardzo fajne skarby, są z premedytacją tak rozsiane, tak skonstruowane, gdzie powiedzmy używanie naszego plecaka jest kwestią niezbędną. Gdzieś tutaj sobie możemy przeskoczyć. Gdzieś dalej. Możemy zeskoczyć ze samego szczytu góry i przed samym lądowaniem odpalić plecak i w tym momencie on sprawi, że nie zginiemy, że tak powiem, od razu.
gdzieś tutaj. Spróbujmy tutaj. Hop. 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 Bardzo interesująco zostało ogarnięte hakowanie. Albowiem jest to taka właśnie nieklasyczna minigierka, która no, jest w stanie wyślić nasze szare komórki, albowiem odbywa się to na zasadzie pewnego ciągu liczby i musimy w odpowiednie miejsce ustawić liczby, tak by były one według schematu mniejsze bądź większe niż liczba obok. W następnym materiale, który pojawi się w sobotę, postaram się Wam ten aspekt zaprezentować. Także eksploracja, mistrzostwo świata, szczególnie w odniesieniu do tak potężnego świata, który nie jest zagospodarowany na modłę kopiuj, wklej nudnymi elementami, tylko aspektami robionymi z premedytacją pod kątem wnikliwego exploringu, który jest bardzo często fajnie nagradzany przy wykorzystaniu wspomnianego plecaka odrzutowego, który również przydaje się podczas walki. Na zasadzie ucieczki, bądź ostrzeliwania kogoś z góry za pomocą broni dystansowej lub specjalnych ataków w zwarciu. Mnóstwo różnych misji do wykonania, mnóstwo różnych przedmiotów do zdobycia. Cała gama umiejętności do wyuczenia. To wszystko buduje atmosferę, misję, ideę, chęci eksplorowania totalnego zaglądania pod każdy kamyczek, albowiem raz, warto, dwa, jest to zrobione w bardzo interesujący, ciekawy, lecz przede wszystkim klimatyczny sposób. Piranie to byli zawsze mistrzowie z tworzenia z bardzo średnich, drewnianych, siermiężnych, wręcz obskurnych elementów, tworzenia rzeczy przepełnionych pasją, klimatem, atmosferą, przygodą, której chciałby się być częścią. Strzelanie z łuku. Nie naciągamy, po prostu klikamy. No. Żeby zrobić uniki, tylko nie wiem czy tak, tak? Dwa razy klikamy A lub D na wsadzie. Czasem prowadzi to do takich nieprzewidywalnych w ogóle zachowań. Walka. No, klasyka. Niby fajnie, bo jest system kombosów, jest system specjalnych umiejętności, łączenia tego powiedzmy w uniki. Sam aspekt powiedzmy parowania. Musimy cały czas dbać oczywiście o staminę, od której zależy wykonywanie umiejętności. Właśnie tak, i to jest taka troszeczkę sól w oku, gdzie przyjemnie się eksploruje, przyjemnie się wykonuje zadania, ale walka nie jest taka na zasadzie, okej, teraz bym coś powalczył, ale fajnie, będzie misja, która będzie wymagać powiedzmy jakichś potyczek. Spoko, dawno nie walczyłem, ale będzie fajnie. Nie, na szczęście wiele aspektów, przez które ta gra kuleje, może zostać naprawiona przez różne patche. Czekam na nie z utęsknieniem. Mam wrażenie, że w 100% ta gra będzie satysfakcjonująca po pewnym czasie. Niestety dopiero mam nadzieję, nazwijcie mnie niepoprawnym optymistą, że nie będziemy mieć tutaj do czynienia z sytuacją znamienną dla Gothica 3, gdzie dopiero po latach gra była grywalna, po prostu, nie bójmy się tego słowa. Jednak musimy mieć pewien aspekt
na uwadze. To nie jest gra robiona przez ogromny sztab ludzi. Tu jest 30 pasjonatów. Nie możemy od tej gry wymagać Wiedźmina 4. I tu się zgodzę, gra w stosunku do jakości, jaką prezentuje, powinna być przynajmniej o 50%, przynajmniej na Steamie, tańsza. I wtedy myślę, że wiele kontrowersji związanych z tym tytułem nie miałoby racji bytu na tej zasadzie. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, podobał Wam się ten materiał, pewne wyjątkowe jak dla Roy Playing Games podejście do tematu, zostawcie łapkę w górę, strzelcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło, bardzo to mobilizuje, również w ramach aktywności w komentarzach napiszcie, co chcielibyście zobaczyć jeszcze w ramach materiałów z Alexa. Jeśli macie jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć i je w materiale zobrazować. Póki co, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że ten materiał mniej więcej jakoś wyklarował pewne niejasne aspekty związane z Alexem, w którego mimo pewnych barier, tak zwanej płynnej, w pełni satysfakcjonującej rozgrywki, będę bawił się po prostu bardzo dobrze. Na tej zasadzie. To jest troszeczkę drewno, które kochamy. Gothic, na którego zasługujemy. Paradox Alexa. Serdeczna tarcza. Trzymajcie się. Hejas.